Jestem dzisiaj przy jodelce. Przy jodle koreańskiej. O, tak bym powiedział. I od razu powiem, że jest to koniec października i będziemy taki zabieg stosować, który ma tą jodłę uratować. To samo, jeżeli chodzi o świerki serbskie. Bardzo często jestem w ogródkach i widzę coś takiego. Ja w zeszłym roku już się połapałem, o co chodzi. Przegapiłem troszeczkę i zobaczcie, niektóre gałęzie zupełnie uschły. Pierwsze objawy są takie, że oblatują nadmiernie igiełki, zwłaszcza przy czubkach. Może tu, o, zrób zbliżenie. Ta gałązka zaczyna mocno oblatywać igieł. Zostają na czubeczkach albo nieraz wcale nawet. Na czubeczkach nie pozostaje igieł. I ta jodła zaczyna powoli zamierać. O, zobaczcie, całe gałązki powoli zaczynają zamierać. Są to fytoftorozy i różne choroby korzeni, spowodowane tym przeważnie, że ziemia zbyt bogata. Tu rośnie jodła nad stawem. Ziemia jest tłusta, czarna. Przy mokrej jesieni, przy mokrej wiośnie, a jeszcze przy mokrym lecie, te korzenie są pozbawione powietrza. Warunki beztlenowe i jodła zaczyna podgniwać. Objawy są u góry. Ja już w zeszłym roku zastosowałem dolomit, czyli wapno magnezowe. Już teraz te przyrosty, jak widać, są już ładne, spore. Tak? W tym roku powtórzę, tak żeby tą jodełkę uratować, bo była ładna, piękne fioletowe szyszki ma. O, i mamy takie wapno magnezowe pod nazwą dolomit. Tak, ono odkwasza, czyli powoduje, że to środowisko dla grzybów jest mniej przyjazne. Ziemia robi się krucha. Dostaje się tam dużo powietrza. Czyli grzyby, zwłaszcza te chorobotwórcze, nie mogą się tak fajnie rozwijać. Możecie, poproszę za mną. I nie żałujemy tego wapna. Na taką jodełkę powinniśmy zużyć co najmniej 2 kg. Nie sypiemy tam pod pień, bo to nic nie da, tylko po granicy korony. To wapno powolutku przez całą zimę będzie wnikało do struktury glebowej. Zabije, gdyby, poprzez niekorzystne warunki, niekorzystne pH i dużą obecność magnezu, te grzyby. O, myślę, że starczy. I ta jodełka będzie coraz bardziej odrastać. Dla przykładu mam taką samą jodełkę, której nie podsypałem zeszłego roku. I pokażę wam, na czym to się skończyło. Ciągle przypominam, że to samo, te same choroby, te same objawy są na świerku serbskim. No, tak wygląda jodełka. Jodełka, której nie podsypałem. Nie ma już prawie wierzchołka. Gałęzie zasychają. Tam, gdzie są przyrosty, to one są bardzo krótkie, z dużą ilością pąków kwiatowych. Czyli roślina chce kwitnąć, chce owocować, żeby wydać następne pokolenie, żeby jakiś ślad po niej został. Ale zobaczcie, wygląda to masakrycznie. Także dolomit jest niedrogi, a możemy tym drzewkom pomóc. Jeżeli już sadzimy jodły koreańskie i świerki serbskie, to nie udziwniajmy im podłoża. Najlepiej, jak jest to prawie zwykły piach. Gleba sypka, przepuszczalna i jałowa, bez dużych ilości próchnicy. Ta próchnica jest najgorsza, bo z niej robi się ten czarny mułek, jak jest w nadmiarze, i ona to w mokre dni zakleja system korzeniowy. Że do zobaczenia.